Dzień dobry, dzień się budzi w pierwszym obozie pod Kilimandżaro. Zaczynamy powoli drugi dzień trekkingu. Trzeba wyłazić z namiotu. O ludzie, i spakować wszystkie rzeczy. Ale się fajnie spało, super. Obóz się powoli budzi do życia. Słońce będzie zaraz schodzić chyba. No, wczoraj w nocy chmury się rozwiały i pierwszy raz mogliśmy zobaczyć w świetle księżyca szczyt. To jest tam na horyzoncie. Nie dało się tego sfilmować, ale teraz rano można to zrobić. No i pięknie to wygląda i daleko. Dzisiaj pójdziemy w stronę tego grzbietu, do drugiego obozu. I śpimy na wysokości 3400 metrów. A najwyższy punkt jest na wysokości 3800. To jest obozik do naszych tragarzy i kucharzy. Całą tu nas jest 12 osób, a ekspedycja obsługuje ponad 30 tragarzy i kucharzy, przewodników. Kogo tam sobie jeszcze wymyślicie? Stanley, nasz przewodnik, właśnie tu wychodzi. Good morning! Good! Yeah, great! Nice weather! It depends. Not bad at all. Nice. Hakuna Matata. No, spakowane zabawki. Zwijamy się na śniadanie i ruszamy. Mecz jest jakiś. Dzień dobry. Tu jest nasza świetlica obozowa. No, ekipa gotowa. Co? Nie, bo nie się do tym razu, że to tam dowdziak. Tu się wrów. To może opowiem. Dzisiaj na śniadanie coś, co przypomina gryczaną, ale czekoladową. Gryczana. Manna. Przepraszam. Kasza manna. Kasza malna o smaku czekoladowym. Ale nie czekoladowego, tylko brudna, po prostu brudna. Ja myślę, że to przykurzyła to, się. Nie, to jest ten pył czerwony. Ten drogi. Kurę z tego podłoga. Tak. Ekipa się zbiera już z rzeczami kuchennymi, z bagażami. No i my też będziemy zaraz wyruszyć. Tak to działa. Tu jest kuchnia, chłopaki myją naczynia. Namioty już są zwinięte. Goście drzwi biorą plecaki, krzesełka, cuda na kija. Hakuna Matata. Hakuna Matata. To jest. A nasza ekipa też już jest prawie gotowa. Będziemy zaraz ruszać. A jakieś 4 godziny. Może 5, zobaczymy jak pójdzie. Jest piękny, słoneczny dzień. A wyruszamy z 3000 metrów nad poziomem morza Machimi Hat i idziemy do Shibaki w 3,5 godziny planowo, ale chodzi się powolutku, nic się nie dzieje, ludzie się tu zbierają, różni różniści. My robimy sobie zdjęcie na tle Kilimandżaro, które pięknie widać pod słońce, co prawda, ale widać tutaj. Także przed nami kiedy chce jak załość. Dobra, trzeba ruszać. Droga do siostry pod górkę, idziemy, nabieramy wysokości. Na horyzoncie widać ładnie Mont Meru. Tam w chmurach, ponad chmurami. W ogóle jesteśmy na razie ponad poziomem chmur. Tutaj goście nas wyprzedzają. Ale tutaj pomału. Swobodnym tempem. Nieśpiesznie, wszystko zgodnie z planem. Taka górka przed nami jeszcze. Tak jest. Zobaczcie, patrzcie. Kierownik zamieszania. Pogoda jest super, tylko jedyny problem, że kurzy jak 150. Idziemy w takiej grubej warstwie kurzu i pniemy się pod słońce.
południe, także słońce jest na północy. Jesteśmy na północnej półkuli, południowej półkuli. Odwrotnie niż u nas. Super. Odpoczywamy chyba tak w połowie góry na dzisiejszego dnia. Kili w chmurach. Pod nami też góry. Super widok. Nieco spoceni. Wydalamy dzisiejsze śniadanie. No pięknie jest. Na puchu to polecisz. Jest i... Zimno, kurde. Dobrze, w sensie suszy. Ale to, żeby nie dostać. Co i tam stój jeszcze. Tak. Odpoczywamy. Jemy zapasy. No, jesteśmy coraz wyżej, już prawie że na wysokości tej grani, na którą się musimy wspiąć. Bardzo pięknie widać, jak się zmieniła roślinność. Wyszliśmy z dżungli, idziemy teraz wśród takich, coś w rodzaju kosodrzewiny, tylko zupełnie innego rodzaju. I takie fajne, ciekawe drzewka też tu rosną. Zaraz podejdziemy, zobaczymy, czy się tu uda nam dotrzeć. Takich. O, takie tutaj. Ekipa się trzyma dzielnie, proszę. Dajemy radę. Damy radę, nie ma źle. Nie wymiękamy. Nie wymiękamy. Nikt nie pęka. Nikt nie pęka. Nie ma miękkiej gry. Nie ma miękkiej gry. Przewodnicy nasi, Charlie. Chłopaki dzwonią. Another girlfriend, ja? Dobrze. Także pięknie jest generalnie. Bardzo pięknie. Jest bardzo dobrze. Idziemy na 2/3 dzisiejszej trasy. Już teraz tylko z górki. Takie ptaszyska tutaj sobie mieszkają. To są jakaś odmiana kruków z białym karkiem takim. Oczywiście żyją w turystów. No i dotarliśmy. Koniec drugiego dnia. Obóz w Shirakamp. Jakieś 3400-3500 metrów na poziom morza. Namioty już stoją. I żeby się rozpakować. Chmury przyszły, także jest wszystko zachmurzone. Szczytu nie widać. Nie widać też doliny, z której przyszliśmy.